Siema, siema. Lojdzik teraz na tapetę pójdzie. Mam 160 poziom. Mam nadzieję, że będzie ok. Nie padniemy na hita. On bije dużo z fizyki, ale akurat on bardzo szybko spływa i tam go w zasadzie 2-3 osoby wystarczą, żeby go zrobić. A ja chcę iść, bo jest akurat na bostet i chcę pójść z kimś na doczepkę. To jedynie co potrzebujecie? Potrzebujecie levela jakiegoś? Nie potrzebujecie żadnego levela. Tylko tyle, żebyście na hita nie padli. 150 plus, bossik jest on najłatwiejszym z tych hajsowych bossów. Żeby wejść do tego energy portalu potrzebujecie 50 Marsh Stalker Features. I tutaj musimy Albinusowi je oddać. Hi. Żeby po prostu móc wchodzić do tego portalu, co nie? Hi, energy portal. Mamy piórka, mamy piórka. Tak, jesteśmy tutaj. I tutaj mamy takie zadanko, że musimy zabić troszeczkę tych potworów, dzięki czemu będziemy mogli wchodzić sobie do bossa. Ale zaraz coś się ogarniemy. Bo będziemy mieć... Po użyciu dźwigni mamy 10 minut na zabicie 5 golden servantów i 5 diamond servantów. Dzięki temu, jeśli nam się uda w tych ciągu 10 minut, to będziemy mogli wejść do portalu z bossem. Ktoś może kliknąć wam wcześniej i załóżmy wejdziecie i została minutka do końca, to jeśli nie wyrobicie się w tym czasie, to musicie jeszcze raz sobie kliknąć te dźwignie. Widzimy, że ktoś kliknął te dźwignie teraz. Założę sobie może ten drugi łuczek, bo jak widzimy, tu troszeczkę mają życia te potwory. One są też te złote serwanty. O, kościk się zaktualizował. Dobra. No to co, zbijamy po 5 sztuk. Może zdążę, zobaczymy, bo widzimy, że ktoś kliknął i się pojawiają teraz golden servanty i diamonty. No i zobaczymy. Ale jak widzicie, teraz zaczęły się pojawiać tylko Iron Servanty, czyli to wygląda na to, że użył ktoś 9 minut temu, ja wyszedłem, minutkę pobiłem i zaczęły się już pojawiać te Golden Servanty, więc znaczy już nie pojawiają się ani Golden, ani Złote, więc musimy od nowa to robić, znowu musimy kliknąć dwie dźwignie i znowu 5 na 5 zabić. Tak więc założę sobie łuczek, założę sobie naszyjnik. Palsej potionka wypije, softiki i klikamy jedną dźwignię i teraz zaraz klikniemy drugą, bo tu pojawiły się diamonty i zaraz klikniemy drugą dźwignię, tutaj jest po prawo. Dobra, klikamy drugą dźwignię, a może sobie założę Dwarven Ringa, bo tu widzę, że opijają cały czas. I teraz musimy 5 golden zabić. Diamontów 5 zabiliśmy. Teraz idziemy już w stronę bossa i zabijamy kolejne 5 sztuk. Tylko teraz goldenów. Myślałem, że gorzej będzie. Zobaczmy teraz, czy nas będą chcieli wziąć do te drużynki. Teraz jest boostowany, to jest najprostszy bossik. Mam nadzieję, że nie będą aż takiego problemu robić. I na zaczepkę dorzucimy się do kogoś. Wejdźmy sobie, zobaczmy. 5 zbiliśmy, 5 zbiliśmy, weszliśmy. Can I join? Cześć. 480 RPG, 300 RPG. 450 RPG. Same RPGi. Dobra. Uuu, 915 RPG. Dobra, z Exorisa nabijem 86.
93. A z tej fizyki? Ach, teraz tak hity wchodzą. Ale z Exorisana chyba się więcej bije, tak mi się wydaje. To jest najprostszy bossik. Tutaj nie potrzebujecie ani druida, ani żadnej filozofii, można byłoby tak powiedzieć. Bo w zasadzie widzicie, nic ten boss prawie nie bije, znaczy bije, nawet tam 1300 potrafi walnąć. Ale on tak rzadko bije duże obrażenia, że same paladyny, 5 paladynów daje radę bez problemu. A tylko trzeba, taki minus jest tego, że trzeba go kilka razy ubić. I jak sobie tam 4 razy chyba on wstaje, zaraz zobaczymy. Na razie raz zabiliśmy go. I teraz drugie podejście. Bang, bang. Bang, bang. Ja tu sobie stoję, wiecie. Jeszcze on potrafi walnąć tam 1300. Powinienem sobie wziąć Butterfly Ringa, żeby mieć odporność na fizykę. Ale kic z tym, i tak mnie nie bije, i tak mnie nie bije. Oni trzymają go w klatce. Pojawia się cały czas w tym samym miejscu. Więc w zasadzie mnie tutaj nic nie interesuje. 2 razy padł. Tutaj teraz potrzebujemy tą energię rozwalić właśnie, żeby on dostawał obrażenia. Ale jak widzicie, to sprawnie idzie. 2 razy padł. I zobaczymy, ile jeszcze potrzebujemy. Z niego nawet spoko i tempki lecą. Aki jest bostowany, to czemu by go nie zabić? Na pewno na inne bossy na razie nie będę chodził, bo mam za mały level, ale takiego Lloyda akurat na doczepkę, czemu by nie? Zaraz sobie sprawdzę, co z niego wypada w ogóle. Ale teraz tak w międzyczasie patrząc, trochę nieprzyjemnie można byłoby powiedzieć, bo okej, zniszczyli kolejną miejscówkę i teraz bossik znowu dostaje obrażenia. I z niego wypadają Silver Token, Gold Tokeny, Pillow Backpack. O, Pillow Backpack. Pamiętam, że kiedyś, dawno, dawno zabijałem go ze 150 razy i jeszcze mi Pillow Backpack nie wypadł z niego. Może na tym skoncie będzie jakiś większy farcik. Ale zobaczymy. Może. Za pierwszym razem nie liczę na nic ciekawego, ale jakiś Silver Tokenik, Gold Tokenik by się przydał. Od razu odblokujemy sobie dostęp do imbu. Tworzenia imbu, tylko po zabiciu bossa będziemy musieli tutaj sobie kliknąć. O, zniszczyli kolejny ten, tą energię, dzięki czemu bossik dostaje obrażenia. Bo jakbyśmy nie zniszczyli, to by bossik nie dostawał obrażeń. Nie pamiętam już nawet, ile razy go zabiliśmy. 3 razy? To jest 4 raz zabijamy go. I to będzie ostatni raz, albo przedostatni raz. Zaraz to ogarniemy. 5 paladynów. Na jednego takiego, nie górnika, tylko drwala, można byłoby powiedzieć, się rzuciło. Z łukami, z kuszami. Jakiś itemek, no takie co, bożki, jakieś takie zwykłe itemki. Za specjalnie on takimi dobrymi itemami nie sypie. Tak jak mogliście sobie zobaczyć, ale najpierw oni już wyszli, ale my za czym wyjdziemy, klikniemy sobie tutaj na ten posążek i dzięki temu będziemy mogli sobie odblokować Imbu Ink. Imbu Ink, na co nam tu Imbu Ink się odblokował? I co? Co? Ale co nam wypadło? Wand, 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 3 green crystal, 4 blue crystals i Ring of Healing, Reset Armor, tak jakieś śmieciowe przedmioty. No dobra, ale teraz jaki imbu dostaliśmy? Energy Portal. Dostaliśmy obronę przed żywiołem energią. Dostaliśmy zadawanie obrażeń od żywiołu energii. Czyli możemy obronę przed energią, możemy do zbrojki załóżmy wrzucić. Zadawanie obrażeń do łuczka albo do broni. I szybkość poruszania się, sweetness. Pierwsze moje imbu, które mam tutaj na postaci, które mogę sobie sam tworzyć. No i fajnie, i super, i dzięki koleżkom, że mnie zabrali. Jak widzieliście, nie było żadnego problemu. Ja sobie stałem z boku, oni mieli 300-400 levele. Jeden byłaby taki 800. I poszło to sprawnie. To teraz, co nas czeka, musimy wyjść. Najszybszą drogą tutaj wyjście, tutaj już nie chcę bić tych potworów. Powinienem sobie tego ringa założyć. Ale mam ringa, cały czas nie zdjąłem go jeszcze.
tutaj pójście tędy sobie, załóżmy tutaj możecie też pójść tutaj prosto do góry, ale tutaj jest dużo potworów, możecie tutaj dołem sobie wyjść. Tutaj nie ma żadnego potwora i akurat to przejście podziemne, ten tunel prowadzi was do, no, od razu do wejścia. Będziecie przy samym wyjściu, można byłoby tak powiedzieć. I co? Chodźmy, wyjdźmy, no i skończymy. Prościutki bossik, co nie, nawet na to w 60 levelu nie mieli żadnego problemu ludzie, żeby nas zabrać. Bo wiedzieli, że nawet tutaj w trzy osoby by go dali radę, nawet w dwie osoby, to jedną osobę taką dodatkową wzięli. Tak po prostu, żeby mogła sobie zrobić to, no tego bossika, pierwszy raz. Czyli mniej. Dobra, bożki. Ściągam mojego ringa. Naszyjnik ściągam. I lecimy. Lecimy dalej. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Jojo i powodzenia na bosiku. Jakbyście chcieli go kiedyś zaatakować.